Witam na kanale Gotuj z Maszką. W tym odcinku podzielę się z Tobą przepisem na super pierniki o smaku kajmakowym. Zapraszam do oglądania. Do tego potrzebuję przyprawa do piernika, soda, cukier, miód, olej, mleko i mąka. Na początek moim zadaniem jest roztopić cukier. Cukier wsypałam do garnka, na niedużej temperaturze grzeję. Cały czas mieszam. Bardzo szybko cukier się roztapia. Trzeba pilnować i cały czas mieszać. I tak ma wyglądać roztopiony cukier. Następnie dolewam gorące mleko po małej porcji i cały czas mieszam. Chciałam z bliska pokazać, co się dzieje, jak się wlewa mleka, ale widać za blisko kamera. Następnie przecedzę przez sitko. I odkładam do ostygnięcia. W drugiej misce wymieszam suche składniki. Gdy już troszeczkę ostygło i uzyskało domową temperaturę, dodaję miód i dokładnie wymieszam. Do tego też wlałam olej, przepraszam, ale zawiodła mi kamera. Wsypuję całą mąkę i dokładnie będę mieszać. Mieszając łopatką, ładnie mi się posklejało. Następnie wrzucam na blat, dodaję mąkę. Jak widzicie, jest bardzo mięciutkie ciasto, także mąkę można śmiało dodawać. No i będziemy zaczynać robić pierniki. Odkroiłam kawałeczek ciasta, no i wałkuję. Ciasto robimy właśnie tak, jak pokazuję, nie za grube, nie za cienkie. No i teraz wykrałam, to już zależy, jakie macie foremki. Ja mam akurat takie, jak widać. Wstawiam do piekarnika nagrzanego na 180 stopni na 10 minut. A tu już mam upieczone.
i robię następne, a teraz użyję gwiazdkę. A teraz do pierniczku zrobię lukier. Do małej miseczki wsypuję cukier pudr i sok z cytryny. Dokładnie mieszam. Jak widać, że lukier jest za gęsty, dodaję jeszcze wody. Dokładne proporcje, jak zrobić lukier, będą opisane w opisie. To teraz smarujemy każdego pierniczka. Ja akurat idę łatwym sposobem, namaczam i odkładam. A teraz przyszła na pomoc moja córeczka i będzie malować różne kształty na pierniczkach. Polewą czekoladową. Te pierniczki upieczone są tak mięciutkie jak ciasteczka. Ale pierniczki świetnie wyglądają. Ale pyszne wyszły. Naprawdę polecam spróbować tego przepisu. Jeśli Ci się podobają moje przepisy, subskrybuj mój kanał.